Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiekon, a dzisiaj dla was przygotowałem taki krótki filmik, w którym omówimy najlepsze kombinacje broni, bo mnie o to prosiliście ostatnimi czasy, dlatego właśnie dzisiaj w zestawieniu pojawi się kilka ciekawych propozycji, które mogą wam pomóc przy na przykład nakierowaniu na te najlepsze pozycje, które mogą zaowocować tym, że po prostu będziemy wygrywać więcej meczy przez właśnie odpowiedni dobór broni. Na wstępie chciałbym oczywiście zaznaczyć, że najlepsza broń to jest taka, którą najlepiej nam idzie, jednakże widząc profesjonalną scenę graczy, da się zauważyć po prostu przewagę innych broni nad konkretnymi pozycjami. A na wstępie, jeśli możesz, to zostaw łapeczkę w górę, ponieważ mi to pomaga z zasięgami, dzięki wielkie. Zestawienie rozpocznę właśnie od naszego plecaczka. A co ma nasz plecaczek do broni? Oczywiście to, że musimy oszczędzać miejsce właśnie w naszym backpacku i tam często możemy zmienić po prostu dzięki temu jakieś taktyki. Jeśli mamy więcej miejsca przeznaczone na amunicję, no to na pewno kosztem czegoś, czyli zabierzemy mniej granatów i apteczek, no i możemy zmienić właśnie naszą taktykę, czyli jeśli chcemy przeznaczyć właśnie sloty w naszym eku na więcej pocisków wybuchowych, czy właśnie zbroje, kewów i tak dalej, możemy to zrobić kosztem broni. Dlatego zauważyłem, że jeśli mamy stack powiedzmy ciężkiej amunicji, czyli 60 pocisków, to najlepszym energooszczędnym kandydatem będzie na pewno Wingman, który to tym stackiem tak naprawdę się zadowoli, ponieważ podczas gry, jeśli będziemy strzelać do kogoś i tak dalej, wymieniamy się tym ogniem, no to zdążymy gdzieś na pewno podnieść kolejne zapasy broni i uzupełnić je w naszym plecaku. Dobrym miksem właśnie z naszym Wingmanem będzie na pewno Mastiff. Mastiff jest idealny po prostu na bliski dystans, Wingman i na średni, i na daleki, i na bliski. Oczywiście musimy się nim potrafić obsługiwać, dlatego Wingmany w dłoni powinniśmy iść na naszą mapę treningową i tam okazjonalnie sobie postrzelać i tak dalej. Co do Mastiffa, no stack też powinien wystarczyć, zazwyczaj kilka pocisków wystarczy właśnie do położenia naszego adwersarza, dlatego dwa staki wtedy amunicji zielonej i czerwonej wystarczą po prostu, żeby oszczędzić miejsce w naszym plecaku na inne suplementy. Dlatego to jest fajna parka, której powinniśmy się przyjrzeć. Dalej przechodzimy do podobnej konfiguracji, też jest w niej Mastiff, ale chciałbym zwrócić uwagę na Triple Take'a. Jest to snajperka, czyli odgrywa podobną rolę jak Wingman, mimo to, że Wingman jest pistoletem, no to triplem też, no tak naprawdę jakie było pierwotne jego założenie, no to to, że możemy strzelać na dalsze odległości. No tak jak wiecie, już omawiałem to w jednym filmie dotyczącym snajperek, tam Triple Take'a potraktowałem jako swojego rodzaju strzelbę i tak też właśnie jest tutaj. Mastiff jest właśnie strzelbą, a tripla wykorzystamy na daleki i bliski zasięg. Jeśli mamy na przykład stack lub do dwóch stacków amunicji niebieskiej, jest to w zupełności wystarczające, dlatego powinniśmy także takiej konfiguracji się przyjrzeć. Możemy kogoś dostrzec na przykład na daleki dystans i możemy naszą fortyfikację właśnie dzięki temu także bronić. Dlatego triple i mastiff to też jest dobre rozwiązanie, mimo że ktoś może powiedzieć, że te dwie bronie się ze sobą gryzą, to ja twierdzę, że jednak triple jest na tyle uniwersalny, że jego zastosowanie właśnie w takiej konfiguracji może się jak najbardziej przydać, mimo że tripla, tak jak kiedyś już stwierdziłem, można wykorzystać jako taką zapasową strzelbę, ale mimo wszystko tutaj jak najbardziej możemy się posunąć właśnie do korzystania z takiego setupu obu pukawek. I dalej Mastiff, ponieważ właśnie na tej trzeciej pozycji tutaj nie zabrakło czerwonych pocisków, tak tutaj znowu wracamy do zielonych i jest Hemlock. Jeśli wiecie, z Hemlocka też możemy zrobić taką mini snajperkę, zwłaszcza że możemy założyć do niego celownik czterokrotnego powiększenia i przełączając go w tryb semi, spokojnie na średni dystans możemy kogoś atakować. Na daleki już trochę mniej w porównaniu do tripla czy wingmana, aczkolwiek tutaj tak samo uniwersalnie to wszystko działa, dlatego Hemlock z Mastiffem jest też dla mnie takim dosyć częstym wyborem, zwłaszcza że Hemlock w piątym sezonie nie jest złym karabinem, wręcz przeciwnie, możemy ugrać tak naprawdę nim dość sporo, dlatego jeśli mamy gdzieś Hemlocka, który i tak jest zasilany zielonymi pociskami, to on jest dosyć oszczędny w swoim działaniu na polu bitwy. No i oczywiście, jeśli nie chcemy już właśnie tego, powiedzmy, trybu snajpera, no możemy z tego semi przejść na tryb bursta i wtedy wystrzela te trzy pociski, no i jeśli mamy
sytuację na dosyć bliski dystans, no to powinniśmy się przełączyć właśnie na te trzy pociski, które tak naprawdę gwarantują nam nafaszerowanie ołowiem kogoś, jeśli przyjdzie na nasz teren, dlatego powinniśmy z niego jak najbardziej także korzystać właśnie w tym trybie bursta, więc tutaj używanie hemlocka z mastiffem jak najbardziej może się nadawać. Przejdźmy do drugiego zestawienia. Tu zwracam uwagę na największą skuteczność i jeśli chodzi właśnie o kategorię broni, to tutaj będzie dominowała kategoria żółta, czyli lekka amunicja. Pierwszym zestawieniem jest R99 z mastiffem. Mastiff dalej nie zabiera nam dużo miejsca w eku, jeden stack w zupełności wystarczy, rzadko kiedy się zdarza, żebyśmy korzystali tak naprawdę z dwóch stacków. Są wiadomo sytuacje odbiegające od średniej statystycznej, ale tutaj bym raczej zostawił ten jeden tylko stack na czerwoną amunicję. Ja wiem, że czasem są sytuacje, gdzie po prostu tej czerwonej amunicji do strzelb brakuje, ale umówmy się, że ten stack w zupełności wystarcza. No i teraz R99. Jak wiemy, to jest chyba najbardziej pochłaniająca amunicję, właśnie pukawka dostępna w całej grze. I tutaj powinniśmy już uważać z amunicją. No tutaj przede wszystkim, tak, jeśli zbierzemy powiedzmy około 300 pocisków, to jesteśmy przygotowani na większą ilość bitew. No i tutaj z tym mastiffem na bliski dystans tak naprawdę R99 jest zabójcze. Jeśli opanujemy recoil, no to także na średnie odległości możemy być dosyć zabójczy. Na pewno R99 nie jest łatwą pozycją na start i jeśli nie idzie nam na początku granie właśnie R99, to powinniśmy przede wszystkim przećwiczyć to na mapie treningowej. Ale ja wiem, że to może wymagać trochę czasu. Ja też nie miałem od razu powiedzmy takiego skilla przy graniu 99 i dobrym zamiennikiem dla niej jest na pewno R301, który na pewno to karabin będzie zabierał tych pocisków trochę mniej. No tak naprawdę wypluwa sporo amunicji właśnie na 99. No i jeśli chodzi jeszcze o zamiennik, na przykład na broń ciężką, no to Prowler w burście spoko też może się nadawać, lub Flatline. Tak jak mówiłem na początku, to czym najlepiej nam idzie, powinniśmy jak najczęściej wykorzystywać. Ale no wracając właśnie do tej 99, no to tak, to powinniśmy się przede wszystkim tym nauczyć. No i wtedy no oczywiście mniej granatów zmieścimy w plecaku, mniej strzykawek z racji tej, że no tutaj jednak tej amunicji potrzebujemy jak najwięcej, dlatego jeśli już zdecydujemy się na grę 99, to musimy być przygotowani na właśnie taką amunicję, na takie zapasy amunicji. No i teraz jeszcze przejdźmy do R99 i Wingmana. Już 99 chyba wystarczająco omówiłem, dlatego tutaj jeszcze przyjrzymy się Wingmanowi. Też stack wystarcza tak jak u Mastiffa, czyli powiedzmy ten balans w porównaniu do poprzednika jest jak najbardziej zachowany. Wingman na pewno jest bardziej skillowy niż Mastiff. Mastiffa chyba łatwiej ogarnąć, a Wingman nada się też na daleki dystans jak i na bliski, tylko tutaj wymaga to czasu, żeby opanować się te umiejętności, żebyśmy potrafili tym jak najbardziej grać. Dlatego 99 z Wingmanem też może z nas zrobić niezłych killerów na bitwie. Więc jeśli chodzi o właśnie największą skuteczność na arenie, no to rzeczywiście R99 z Mastiffem lub R99 z Wingmanem to są takie najlepsze pozycje, jakie możemy właśnie mieć w naszym ekwipunku. No i przejdźmy teraz do naszej top trójki. Od końca zacznę na pewno Wingmana z Mastiffem. To jest chyba najbardziej wyważona pod względem plecaka opcja. Stack wystarczy jednocześnie dla strzelb i stack wystarczy jednocześnie właśnie na ciężką amunicję, czyli mamy sporo miejsca w plecaku, czyli możemy stosować inne taktyki. Na przykład możemy robić za plecak dla całej naszej drużyny, trzymając więcej strzykawek, kewów czy granatów właśnie kosztem tych paru slotów, które moglibyśmy przeznaczyć na inną amunicję, ale niestety wymaga skilla, przede wszystkim ten nasz kochany Wingman. Przechodząc dalej, R301 z Mastiffem, ponieważ to jest dobry balans między właśnie 99, nie jest może R301 tak dobra jak 99, nie mówię, że to jest zły karabin, ale jednak po wejściu na ten wyższy level 99 tak naprawdę jest o wiele lepszą opcją, zresztą to widać właśnie po takich prograczach, dlatego no tutaj powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na amunicję i 301 lub jakiś odpowiednik właśnie od zielonych to jest dobry zamiennik dla 99, dlatego możemy zawsze jeden czy dwa sloty przeznaczyć na coś innego. No i pierwsze miejsce R99 z Mastiffem, jeśli już opanujemy tę 99, co nie jest
tak długoterminowo aż tak trudne, no to zrobi z nas naprawdę Terminatora na bitwie i bez tej broni tak naprawdę nie powinniśmy się poruszać później na arenie, ponieważ no gwarantuje nam po prostu największą skuteczność podczas gry. Napisz swoją ulubioną topkę w komentarzu, czy jakieś inne kombinacje broni, z których ty chciałbyś skorzystać. Jestem ciekaw waszych opinii i tymczasem chciałbym was zaprosić na Instagrama i Discorda, linki są w opisie. Jeśli film się spodobał, to zostaw kciuka w górę wraz z subem i dzwonem, żeby nie przegapić najnowszych filmów. No i widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejos!